Przed nami kolejna runda Grand Prix w dalekiej Skandynawii, w Finlandii. Jeszcze zawodnicy nie mieli przyjemności startowania w Tampere na torze nowym, ale to miasto już czeka od dawna na tę rundę Grand Prix. Bardzo dużo organizacji kosztowało i miasto, i organizatorów. Nad wszystkim czuwa Kyle Laukkanen. Myślę, że wielu kibicom znany zawodnik, który również na polskich torach bardzo dobrze sobie radził jakiś czas temu. Finn, z którym i ja miałem przyjemność startowania w wielu miejscach, w kilku klubach, więc znając jego zawziętość i motywację do działania, to myślę, że będzie to Grand Prix bardzo udane pod tym względem organizacyjnym. Mam nadzieję i wszystko na to wskazuje, że kibiców na stadionie będzie również wiele. No i kto wie, być może będzie to kolejny Grand Prix, który przyjmie się na dłużej. Z takich skandynawskich przygód, które no niestety nie utrwaliły się na stałe, to sam miałem okazję startowania w Hamar, w hali olimpijskiej. Niewiele turniejów było tego typu, w hali bardzo niskiej, dosyć małej i dźwięk był tam niesamowity motocykli żużlowych, również opary motocykli żużlowych. Wszyscy wiedzą, co się dzieje w momencie, kiedy te opary spalonego metanolu z olejem, jakie potrafią skutki przynieść, więc to było bardzo, bardzo nowe doświadczenie, z wielu względów bardzo przyjemne, z kilku trochę mniej. Na pewno tor, okoliczności w Hamar wtedy w Norwegii były naprawdę świetne. No i kto wie, na pewno to Grand Prix w Tampere nie będzie w takim klimacie, ale myślę, że kibiców w Skandynawii również w tych rejonach jest bardzo wielu. Zawsze kibiców z Norwegii, z Finlandii, mimo tego, że zawodników przecież nie mają wybitnych na tą chwilę, czy zbyt wielu, którzy potrafią walczyć o czołowe lokaty w Grand Prix. Jeszcze jakiś czas temu Rune Holta, kiedy był stuprocentowym Norwegiem, reprezentował ten kraj bardzo dzielnie. Teraz no, ciężko szukać w Norwegii czy w Finlandii, tym bardziej zawodników, którzy mogą w najbliższym czasie włączyć się w walkę o medale, ale tych zawodników jest tam wielu. Przecież w Finlandii rozgrywane są zawody ligowe również, więc miejmy nadzieję, że w najbliższych latach pojawią się tam takie nazwiska, które tak naprawdę włączą się na stałe w ten światek żużlowy. Na pewno jest kilka talentów, które już pokazują się, czy to w ligach właśnie skandynawskich, czy w lidze brytyjskiej, więc miejmy nadzieję, że taka organizacja turnieju Grand Prix pomoże w promocji żużla również w tej dalekiej Skandynawii. Pod względem sportowym myślę, że wszyscy czekamy na tą rundę z dwóch powodów. Z powodu dwóch zawodników, powiedziałbym bardziej. Darcy Ward, a przede wszystkim Krzysiek Kasprzak, kontuzjowani bardzo podobnie. Więzadła w kolanach nie wytrzymały i u jednego, i u drugiego. Darcy Ward już od dawna zmaga się z tą kontuzją. Próbuje startować z dłuższymi przerwami. Te starty nie do końca mu wychodzą. Na pewno jest to obarczone wielkim bólem i problemami. Nie może zupełnie rozwinąć swoich skrzydeł i jeździć tak, jak potrafi, z taką energią i agresją, więc kto wie, czy tak naprawdę ci zawodnicy, Darcy Ward i Krzysiek Kasprzak, nie powinni być po prostu na stołach operacyjnych, aby szybko zrobić te zabiegi i po prostu rehabilitować się. Żużlowcy trochę inaczej jednak podchodzą do tego wszystkiego. Wszyscy lekarze o tym mówią, że w takiej kontuzji w innych dyscyplinach to po prostu sportowcy na następny dzień są na stołach operacyjnych i przechodzą później rehabilitację. Tutaj w żużlu odpadają nogi, ręce, głowy i żużlowcy po prostu chcą startować mimo wszystko. W momencie, kiedy coś faktycznie nie jest złamane i już na 100% nie można ani chodzić, ani jeździć tym bardziej, to wtedy z bólem serca zawodnicy po prostu nie mają wyjścia. A widzimy przy okazji tych kontuzji Warda czy Kasprzaka, nic nie jest w stanie ich powstrzymać i próbują. Z różnym skutkiem oczywiście. Mam nadzieję, że Krzysiek Kasprzak przy tym pierwszym swoim doświadczeniu w Tampere będzie mógł sobie poradzić z tym urazem i jakoś dojeździ ten sezon
w pełnym zdrowiu. Na pewno, jeśli ma ryzykować na motocyklu upadkiem, to zdecydowanie powinien przerwać po prostu tą jazdę. I to nie tylko z własnych względów bezpieczeństwa, ale też kolegów, którzy będą startowali obok. Startowanie z kontuzją nie w pełni sił na pewno nie jest dobrym pomysłem, więc jeśli to miałoby wpłynąć w jakikolwiek sposób na bezpieczeństwo na torze, to po prostu tak naprawdę sam Krzysiek Kasprzak powinien zrezygnować z kolejnych wyścigów, nie mówiąc już o lekarzach, którzy powinni to wszystko kontrolować. Jeśli to może wpłynąć na jakość jazdy i sposób jazdy, to po prostu nie powinni dopuścić takich zawodników do jazdy. Przy tej niedyspozycji dwóch tak naprawdę najlepszych zawodników startujących w Grand Prix, czyli Kasprzaka i Warda, możemy się zastanawiać, kto może wykorzystać tą sytuację. Wiadomo, nieszczęście jednego zawodnika powoduje, że innym jest łatwiej. Niestety to tutaj sentymentów nie ma, inni po prostu będą chcieli to bezlitośnie wykorzystać. Na pierwszy rzut oka wysuwają mi się takie nazwiska jak Chris Holder, który powoli wraca do swojej dobrej formy, podobnie jak Ty Wolfenden, mistrz świata. Myślę, że obaj w podobnym czasie zaczynają coś tam znajdować, jeśli chodzi o ich sprzęt, więc widać wyraźnie, że chyba Peter Jones wyciąga wnioski i jako tuner tych zawodników przygotowuje coraz szybsze silniki, więc ci zawodnicy od jakiegoś czasu spisują się już lepiej. Poza Holderem i Wolfendenem myślę, że Greg Hancock, stary, niezniszczalny, bez kontuzji, bez urazów, świetnie startujący, z bardzo dobrymi motocyklami w tym roku, myślę, że może zaliczać się do grona tych faworytów tego turnieju. Nils Christian Iversen również, mimo nie takiej świetnej dyspozycji w całym tym początku sezonu, to jednak też jest już w bardzo dobrej dyspozycji. No i oczywiście mam nadzieję i wszyscy pewnie tego życzą Jarkowi Hampelowi, aby właśnie to on włączył się w zwycięstwo. W ostatnim czasie to Krzysiek Kasprzak nadawał ton rywalizacji tutaj tej wewnętrznej polskiej. Teraz przy jego urazie, miejmy nadzieję, że sobie z nim poradzi i będzie walczył o czołowe lokaty, ale jeśli nie, to myślę, że Jarek Hampel, zwłaszcza patrząc na ostatnie występy, myślę, że będzie tam w Finlandii rządził i dzielił. Jego motocykle od kilku spotkań spisują się wyśmienicie. Gdziekolwiek nie startuje, praktycznie nie przegrywa wyścigów. To miało miejsce i w Lesznie podczas meczu ligowego, i w Szwecji na torze w Wetlandzie. Nie są to może tory, które idealnie przypominają tor w Tampere, choć pod względem długości można powiedzieć, że mieszczą się w tych granicach, więc pewnie w Finlandii też będą potrzebne silniki z dużą mocą, a takie w tej chwili ewidentnie Jarek Hampel posiada, więc mimo tych małych problemów dotychczas Jarka Hampela, mam nadzieję, że to już jest za nim i widać wyraźnie po tych ostatnich występach, że dobrą rozgrzewkę sobie zrobił przed Grand Prix. I w takich sytuacjach zawsze przypomina się Tony Rickardson, który potrafił jeździć dosyć niemrawo w dłuższym czasie przed kolejną rundą Grand Prix, ale kiedy przychodził tydzień Grand Prix, to znaczy mecz ligowy w Polsce poprzedzający Grand Prix sobotnie, świetny występ, później w Szwecji również świetne występy, w Anglii, jak zawsze pamiętam, po prostu komplety Tony Rickardson zawsze robił i nakręcając się w ten sposób na ten najważniejszy turniej tygodnia, można powiedzieć, dla zawodnika. I to doskonale mu zawsze wychodziło i można było zauważyć taką tendencję i powtarzalność. Więc mam nadzieję, że też dla Jarka Hampela ten cały tydzień świetnych występów zakończy się po prostu bardzo pozytywnie. Stanie na podium, zacznie odrabiać straty do liderów, tak aby poczuł, że zdecydowanie może walczyć tak, jak planował, o złoty medal w tym roku.